Cieszyński Jarmark Piastowski już na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń miejskich. W tym roku dopisali nie tylko kupujący i oglądający, ale również pogoda. Wystawcy przyjechali do Cieszyna z całej Polski. Mamy tutaj wystawców z Warszawy, gdzieś tam z Pomorza nawet. Oczywiście wielu wystawców jest ze Śląska i paru lokalnych tutaj z okolic Śląska Cieszyńskiego również. A co można było kupić na jarmarku? Są to takie stoiska, które już chyba też weszły jakby do kanonu wystawców. To jest pani, która ma swojskie wędliny, swojskie pieczywo, ale oprócz tych spożywczych rzeczy mamy przede wszystkim właśnie rzeczy szyciowe, drewniane, malowane ręcznie, no i biżuterię ręcznie wykonywaną. Zabawki. Nie zabrakło również dodatkowych atrakcji, m.in. pokazu udzielania pierwszej pomocy, który cieszył się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród najmłodszych. Zespół ratownictwa medycznego, jeśli dojeżdża do osoby zatrzymania krążenia, gdzie nie jest udzielona pomoc, ma bardzo małe szanse na uratowanie właśnie takiego życia, więc warto uczyć ludzi tej pierwszej pomocy i rozwijać te umiejętności. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.